Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W poniedziałek podpisane zostały trzy umowy, na podstawie których powiat kępiński przekazał środki umożliwiające szpitalowi w Kępnie rozpoczęcie ważnych inwestycji związanych z przebudową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego. Inwestycja rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Realizacja tego przedsięwzięcia zgodnie z przeprowadzonym przez SPZOS Kępno postępowaniem przetargowym kosztować będzie łącznie 11 100 000 zł. Zadanie finansowane będzie z kilku źródeł. Największe z nich w kwocie 5,5 miliona zł. To pozyskane przez powiat kępiński środki w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Ogromne podziękowania, to jeszcze raz powtórzę, dla pana premiera Mateusza Morawieckiego za ocenę i pozytywną akceptację naszego projektu. W szczególności tutaj muszę podziękować pani europoseł Andżelice Marzanowskiej za jej wsparcie wszelkich działań, które podejmujemy. Drugie źródło finansowe stanowią środki budżetu powiatu w kwocie blisko 2 milionów złotych, a pozostałą część kosztów pokryje kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie sukcesywnie zmniejszany o wartość środków przekazanych przez poszczególne samorządy gminne. Również tego samego dnia zawarta została umowa pożyczki pomiędzy powiatem a szpitalem, na podstawie której powiat przekaże 1 000 000 złotych na bieżące uregulowanie zobowiązań szpitala. Remont szpitalnych oddziałów wykona firma JOKPOL. W zakresie oddziału położniczego, ginekologicznego i noworodkowego tutaj głównym zadaniem jest poprawa komfortu i jakości pobytu pacjentek na oddziale oraz jakości udzielanych świadczeń. Zapewnimy tutaj pacjentkom sale dwuosobowe z dostępem do sanitariatów, natomiast będzie powstanie także nowy trakt porodowy z wyodrębnioną salą porodów rodzinnych. W zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oddział zostanie rozbudowany i zwiększona zostanie liczba łóżek z 4 do 6. Oddział położniczy przeżywa ostatnio wielki baby boom. Jego modernizacja jest wręcz konieczna. W ostatnim czasie nasz szpital może się pochwalić 100% wzrostem liczby porodów. Także już od dawna ten oddział wymagał dostosowania do obowiązujących europejskich standardów. Rozbudowa oddziału anestezjologii i powiększenie liczby łóżek do 6 umożliwi nam prowadzenie specjalizacji nowej kadry medycznej lekarskiej. W pierwszej kolejności ruszą prace związane z oddziałem anestezjologii, a wszystkie zadania mają być zakończone w połowie przyszłego roku. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.